Cześć, z tej strony ja, Gaspi119, witam was w takim zerowym odcinku wprowadzającym do gry Medieval 2 Total War Kingdoms na modyfikacji Stainless Steel 6.4. Jest to modyfikacja poprawiająca w ogóle komputer, grafikę, jak i po prostu wygląd mapy i mechaniki. Dodaje dużo frakcji, dodaje wszystkie frakcje, jakie da się na daną erę 1220 roku. Więc no, to nie jest tak źle. Jest nawet dobrze, jest 1220 rok w tej modyfikacji. I zacznijmy od tego, opowiada ona o samym średniowieczu. Jest tutaj dużo frakcji zawartych, zanim w ogóle przejdziemy do frakcji. Powiem tak, będzie ankieta, gdzieś chyba w rogu będzie karta do ankiety. Albo będzie w opisie pewnie będzie. Która będzie sugerowała, jakim krajem mamy grać. Oczywiście wykluczę kilka krajów z tej listy, ponieważ nie widzi mi się nimi granie. Tak samo jak pokażę wam, jakie są kraje. Słuchaj mnie dobrze, bo przed chwilą sprawdzałem. Muzyka jest tu piękna, jest średniowieczna, tak tylko wygląda jak średniowieczna. Ale co tu mówić, Medieval jest moją grą strategii dzieciństwa, grałem ją od najmłodszych lat, uczyłem się o niej grać w strategię. Może nie widać po moich streamach z Roma, że potrafię grać w strategię, ale potrafię grać w strategię. Powiem, że jestem dobrym graczem strategicznym. Co by tu dalej mówić? Pokażę wam frakcję Late Era Campaign, bo można jeszcze grać w 1100 którymś, tam są same drewniane budynki, słabe jednostki, potem dopiero można pójść dalej. Late Era. Mamy tutaj Wenecję, która się rozlega w tych terenach. Kreta, Rodos, tutaj wzdłuż Włoch. Mamy Sycylię, południe plus Sardynia. Mamy Genuę, też kolejny kraj kupiecki. Nie chcę wiadomości na telefonie, przepraszam. Genuę, kraj kupiecki, który był na Krymie. Teoretycznie, mówiąc szczerze, czarną śmierć do Europy, tak do głębokiej Europy, przyprowadzili właśnie Genujczycy, uciekając z oblężenia Krymu. Jeśli ktoś by nie wiedział, oblężenia miasta na Krymie, tam były szczury, ta czarna śmierć, i przywieźli ją do Europy Genujczycy. Mówiąc dalej, mamy Danię, typowych wikingów, czy wikingów, no widzicie tutaj, są wikingowie jeszcze, tacy typowi, mamy kalifat Fatimidów, czyli Egipt, mamy Szkocję, co tu mówić o Szkocji, i teraz idąc w górę mamy Kastylię, czyli możemy chyba stworzyć Hiszpanię, jeśli nie ma takiej opcji, to przepraszam, nie pamiętam. Ale to nie jest Europa, tutaj mamy Kastylię, mamy Węgry, są nawet duże, mamy Zakon Krzyżacki, mamy to się nazywa Crusader States, czyli państwo krzyżowców, mogę tak nazwać, to są krzyżowcy, jest to Królestwo Jerozolimy, o, tak chciałem to pięknie nazwać, Królestwo Jerozolimy, chyba nawet bez Jerozolimy w tym momencie. Imperium Kwazermanów, którymi nie będziemy grać, na pewno próbowałem kiedyś grać za każdym razem i to polega tak, że tu są Mongołowie, w tym miejscu, gdzie mam myszkę, są Mongołowie i oni ich po prostu jadą jak chcą. Hanat Kumanów, no może bardziej, mamy samych Mongołów z jedną prowincją, którzy dostają eventowe armie, którzy mają zadłużenie na 23 tysiące na turę. Mamy Turków Seldżuckich w tym miejscu, Francuzów, Święte Cesarstwo Rzymskie, czyli Niemców, Anglików, no nawet sporo Anglia ma już prowincji w tej Anglii samej, Portugalczyków, już pierwotnie, normalnie, nie jak w Medievalu podstawowym oni byli tutaj, gdzie Aragonia, a tutaj nic nie było. Mamy Polskę, tu jest Wielka Polska, mamy Bizancjum, które jest podczas czwartej krucjaty, gdzie spalono Konstantynopol, gdzie eventowo nawet nie mamy tego Konstantynopola i tam jest cała armia krzyżowców, musi po prostu to odbić. Mamy kalifat marokański, Murisz kalifat. Jest to duży kraj kalifat. W ogóle kalifaty są duże, zobaczcie sobie, porównajcie to i to, na przykład z taką, nie wiem, Węgrami, no to jest takie dobra, z taką Genułą na przykład, albo Wenecją, albo Kastylią, nie? Mamy Nowogród, Republikę Nowogrodzką, Litwę, Księstwo Aragonii, tutaj mówię, o, mam jeszcze Balary, fajnie,
Ruś Kijowską i Norwegię. Zaraz pokażę wam mapę kampanii, tylko chciałbym powiedzieć, że żebyście głosowali bardziej za frakcjami, które są takie ciekawe, egzotyczne. Na przykład Polska. Polska, no, według mnie nie jest jakoś taka najciekawsza na świecie. No, będzie granie pod kawalerię na pewno. Ale na przykład, nie wiem, Krucjata, Deus Vult tak zwane, Bizancjum, odbijanie starych prowincji, bicie się z Turkiem z jednej strony, z drugiej strony trzeba bić krzyżowców, Genua, zwiększanie swojego dochodu, zwiększanie swoich wpływów, tak jakby kupieckich, tak można to powiedzieć, tak samo Wenecja, Sycylia, to jest podbijanie Włoch i plus tutaj te tereny, nie wiem, Kastylia, zjednoczenie Hiszpanii, co tu możemy mieć jeszcze, no Francja, to tam wiecie, Anglia, to też jakieś wielkie podboje, co tu możemy mieć jeszcze, Aragonia, też jest ciekawe, bo jest mniejsze, dużo jest ciekawych krajów. Ja właśnie na przykład znam mapę kampanii. I zależy, jak długo będzie ładować, bo czasem potrafi ładować strasznie długo, ale chyba nie tym razem. Widzicie, jest 220 rok naszej ery, lato. Jest to, mam Medievala po polsku, a mod jest po angielsku, dlatego są tak przeplatane polskie z angielskim, nie? Że nie było. Jako Aragonia, from the team, tutaj widzicie, jest medium. Znaczy, to wiecie, to ja tak będę grał na bardzo trudnym, by the way. Okej. Okay. Nowe zagrożenie, Mongołowie. Widzimy, jak to wygląda na razie. Mapa wygląda w taki sposób. Mamy takie jednostki. Wyglądają nawet spoko. O, tutaj mamy nawet Light Men at Armsów. Już będzie takie typowe bicie się na Men at Armsów, powiem szczerze, bo na przykład tutaj w rekrutacji... Nie, tutaj. Tutaj w rekrutacji mamy właśnie możliwość tworzenia Feudal Foot Knightów, Light Men at Armsów. Właśnie. Pavis Crossbowmen, to też jest ciekawe. Dobra, ale my odpalamy koda na mapę. Widzimy całą mapę. Widzimy, jak to jest rozłożone. Tutaj jest na przykład właśnie krzyżowcy są w tym miejscu. Mongołowie, jak mówiłem, mają tą jedną prowincję, mają cztery wielkie armie, żeby pobić tych Kwazermanów, żeby mieli nie za trudno na starcie. O, nawet więcej armii mają, widzę. No i to jest właśnie ta horda mongolska, która idzie w naszą stronę, którą nie warto się bić na otwartym terenie, tylko w górach, gdzieś tak dalej. Mnóstwo właśnie tych terenów takich buntowniczych, jak zawsze w podstawowym Medievalu było, tylko że to są takie wielkie, na przykład na tym tutaj są takie wielkie te tereny, to są trochę mniejsze, tylko że ich jest mniej, Polska jest już większa na przykład i tu jest mniej tych terenów. Tutaj też, no ogólnie ta wcześniejsza kampania kierowałaby się do tego, że jest więcej takich pustych terenów na mapie, takich niezależnych. No, takich o, takich buntowniczych, rebels, Flemish Rebels na przykład, no. Zobaczmy sobie szybko tutaj po mapie. Znaczy, najgorsze, że tu strzałkami trzeba kierować sobie normalnie. Mamy sobie Szkocję, trzy prowincje, tak, Anglia. Nie będę patrzył, co mają teoretycznie, bo wiecie, jak to wygląda. Tu jest właśnie Anglia. Francuzów mamy w tym miejscu. Fajne są modele tego wszystkiego, bo to są nie modele z podstawowego Medievala, bo miasta byłyby kwadratowe, więc one są wyrobione na nowo. Mamy Aragonię właśnie. Kastylię obok, Portugalię, tu będzie Battle Royale z Marokańczykami, plus wszyscy nad nami będą się klepać. Mamy tutaj Genuę, Milanu nie ma, o dziwo, ale jest Genua, jest papież, który jest chyba niegrywalny, nie jest grywalny papież, ale można tak zrobić, żeby był grywalny. Mamy Wenecję, Sycylię, tutaj mamy jeszcze, czy tu jest Genui? Tak, to jest Genui. Mamy właśnie Fatimidów, którzy no, są potężni na starcie, ale krzyżowcy mają z nimi szansę. Mamy Seldżuków, mamy właśnie rozsianych Bizantyjczyków, którzy mają no, kiepską sytuację, bo są w upadku. Których trzeba ratować z upadku. Jak widzicie, armia Konstantynopola jest cała taka. Tu są właśnie krzyżowcy, którzy spalili Konstantynopol i Adrianopol. Greek Rebels, i tu są Greek Rebels podobno. I tutaj też są Greek Rebels. To jest właśnie czwarta krucjata, czyli krzyżowcy, którzy spalili dosłownie Bizancjum, zniszczyli im potęgę i możliwość odbudowy. Tak samo jak tutaj. Nie wiem dlaczego to jest takie duże tutaj, a Bizantyjczycy nie mają zbyt dużo wojska z tego co widzę. I tu jest Wenecja. Tu są Węgry, widzimy Polskę, Litwa, Zakon Krzyżacki, dwoma prowincjami i mnóstwo ilością budowników. O kurde, dużo tych tutaj Livonian Rebelsów. O kurde. Tak
ciężko tutaj widzę. Danie. Tutaj jest Norwegia od razu obok. Mamy Nowogród. Kumanhana, tak zwany Kumański. No i Mongołów wracamy tutaj i jest takie kółko. I czy tu jest Bagdad w ogóle? Bo wiem, że był Bagdad gdzieś. Tak tylko szybko sprawdzę. Jest Bagdad, jest Bagdad. Ale powiem tak szczerze, ja nastawiam się na granie krzyżowcami. Jeśli dałoby się grać krzyżowcami, byłbym bardzo wdzięczny, bo chciałem po prostu spróbować się w tej kampanii. Może bym miał radę, bo jednak te hordy muzułmanów trzeba byłoby powstrzymać i podbić Ziemię Świętą na nowo. Znaczy mamy Ziemię Świętą, ale ją rozszerzyć. ale czymkolwiek tak naprawdę, tylko nie chcę takich potężnych, bo na przykład Niemcy są potężne, nimi granie będzie łatwe po prostu. Francja jest nawet duża, też będzie nawet łatwe granie nimi. Takim czymś mniejszym bym prosił. Polska niby jest trochę duża, ale mnie tak trochę nie interesuje granie Polską, ale nawet jak się ją wylosuje, to nie będzie problemu. Ale nastawiam się bardziej na właśnie granie takimi mniejszymi krajami, które są bardziej rozsiane, więc nie będę przychodził na mapę bitewną, żeby pokazać wam jednostki, bo jednostki chciałbym zobaczyć sobie po prostu na mapie kampanii, jak one wyglądają, żeby się zaskoczyć, bo dawno tutaj nie grałem, więc ja przejdę sobie szybko do menu jeszcze. Ładny screen, też screeny są bardzo świetne robione. I co, tutaj to będzie chyba na tyle, ponieważ co ja tu może mówić, mogę więcej. Medieval to dobra gra, najlepszy Total War według mnie jaki istnieje. Boty tutaj myślą, potrafią nas zaskoczyć, zniszczyć. I co? Zostawiam was z ankietą, będę się z wami żegnał. Na razie, cześć. Do widzenia.